Można powiedzieć, urodziłem się w dobrym domu. Moja mama była nauczycielem, mój tata pracował jako mechanik w warsztacie samochodowym i jako dziecko zostałem zapisany do szkoły muzycznej, lecz nie był to mój wybór i przez to, że w jakiś sposób byłem przymuszany do tego, by grać na pianinie, z biegiem czasu pojawił się w moim sercu potężny bunt. Gdy minęło parę lat, gdy patrzyłem na znajomych kolegów, którzy mogli grać w piłkę na boisku, mieć taki większy luz, a ja musiałem zasuwać na pianinie po 2 godziny dziennie czasami. Przestało mi się to podobać i gdy przyszedłem do ostatniego roku w 6 klasie, powiedziałem stanowczo mamie, że to już jest koniec, ja nie chcę mieć z muzyką nic wspólnego. Wtedy moja mama się na to zgodziła i przepisała mnie do normalnej szkoły. Tam szybko trafiłem w niewłaściwe towarzystwo, poznałem dziewczynę, która potrafiła wywoływać duchy i gdy zobaczyłem, jak proste to jest, nauczyłem się tego i zacząłem to robić z każdą napotkaną osobą, która tylko zgodziła się na to, tak naprawdę nie mając świadomości tego, jakie będą tego konsekwencje. Szybko potem uzależniłem się od papierosów, marihuany. Gdy miałem 13 lat, byłem już silno uzależniony od marihuany. Gdy miałem 15 lat, uzależniłem się od amfetaminy, którą ćpałem przez ponad rok nałogowo. W międzyczasie handlowałem marihuaną, zacząłem kraść, zacząłem włamywać się, robić różne straszne rzeczy. Potem pojawiły się inne narkotyki. Zacząłem próbować grzybów halucynogennych, pigułek, tak zwanych ekstazy i moje życie zaczęło się staczać. Gdy miałem 17 lat, moi rodzice nie wiedzieli, co tak naprawdę ze mną zrobić. Widzieli całą sytuację, to, że jestem uzależniony, to, że nie jest ze mną dobrze i postanowili coś z tym zrobić. Zaprowadzili mnie do człowieka, który był przyjacielem ich, który był ich znajomym, który zajmował się okultyzmem. Ja sam wiedziałem, że potrzebuję pomocy i jeżeli ktoś nie pomoże mi, to coś się ze mną stanie. Albo wyląduję w więzieniu, albo się przećpam i umrę, albo skończy się to strasznie. Także zgodziłem się na to i poszedłem do tego człowieka. Podczas spotkania poprosił mnie, abym podpisał się na kartce swoim imieniem i nazwiskiem. On wziął wahadełko radiestezyjne i poruszał chwilę nad tym podpisem, popatrzył na mnie i powiedział, że wszystkie twoje problemy związane są z tym, że z dawnych czasów wywoływałeś duchy. No ja ogólnie byłem w szoku, że ten człowiek mi to powiedział, bo on tego nie wiedział. Po czym powiedział, że może mi pomóc, że wie jak to zrobić, że należy odpędzić energię osób nieżyjących, tak to nazwał. Ja oczywiście zgodziłem się na to i on wprowadził mój umysł na częstotliwość 17 impulsów na sekundę przez hipnozę, aby móc na odległość na mnie oddziaływać. Już gdy wróciłem do domu, dziwne rzeczy zaczęły się dziać. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłem, była moja własna aura, patrząc na ręce. Szybko potem przestałem normalnie jeść, zacząłem jeść suchy chleb, pić duże ilości wody, przestałem normalnie spać, miałem potężne problemy ze spaniem, zacząłem medytować nocami, odpoczywać. Podczas dnia zacząłem widzieć różne rzeczy ponadnaturalne, zacząłem mówić prorocze rzeczy o końcu świata. Myślałem, że jestem Mesjaszem, że jestem Jezusem, że przyszedłem na ziemię w konkretnym, ważnym celu coś zrobić. Zacząłem widzieć demony w ludziach. Gdy rozmawiałem ze znajomymi, ich twarze zmieniały się z normalnych w postacie demoniczne i mówiły do mnie różne straszne rzeczy. Patrząc normalnym okiem, zwariowałem. Trwało to przez ponad 2-3 tygodnie. I kulminacyjnym momentem tego wszystkiego było to, że leżałem w łóżku i czułem potężny ból głowy, jakby ktoś przewiercał mi wiertarką głowę. Krzyczałem w domu, wołałem o pomoc. Przyszli moi znajomi z osiedla i oni, gdy zobaczyli, co się ze mną dzieje, już wtedy obserwując to przez te 2-3 tygodnie, zaczęli się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, prostą modlitwą. Nie byli to ludzie praktykujący jakąś religię, byli to po prostu moi znajomi, z którymi razem ćpałem, czy robiłem różne tego typu rzeczy na osiedlu. I gdy oni się modlili, ja wtedy pierwszy raz pomodliłem się razem z nimi i zawołałem do Boga: Panie Boże, przyjdź i pomóż mi i zabierz ten ból z mojej głowy. I wtedy coś się stało. Ten ból po prostu odszedł w ponadnaturalny sposób. Ja mogłem się położyć, zasnąć i obudzić się jako nowy człowiek. Od razu spotkałem się z tym człowiekiem, by powiedzieć mu, co się wydarzyło, aby przestał robić na ten rytuał, że ja już tego nie chcę. On użył wahadełka, żeby sprawdzić i żeby było śmiesznie, powiedział, że to już jest najwyższy czas, aby przestać robić ten rytuał.
No i tym sposobem wróciłem do normalnego życia, ale już z pewną świadomością tego, że istnieje coś więcej, że istnieje świat duchowy, że istnieją demony, i zacząłem normalnie żyć. Chwilę potem wylądowałem w kościele katolickim, tam umówiłem się z księdzem, by opowiedzieć mu całą historię, by wyspowiadać się. Zacząłem chodzić do kościoła, ale nie odnalazłem w tym czasie Boga. Zacząłem interesować się, co to była za moc, która wpłynęła na to, że mogłem widzieć tak ponadnaturalne rzeczy, i zacząłem interesować się okultyzmem. W tym samym czasie otrzymałem pracę jako aktor w przedstawieniach dla dzieci. Mogłem zniknąć z tego towarzystwa osiedlowego, zacząć jeździć po Polsce i zacząłem czytać takie książki jak Potęga Podświadomości, Samokontrola Umysłu, Metodą Silwy. Zacząłem uczyć się wchodzić w odmienne stany świadomości. Po 3 latach takiej pracy wróciłem do Krakowa i podeszłem poważnie do sprawy i zapisałem się do szkoły psychotroniki. W tej szkole uczyłem się takich rzeczy jak NLP, neurolingwistyczne programowanie, sztuka wywierania wpływu i manipulacji, analizy osobowości z wyglądu, wchodzenia w odmienne stany świadomości, cała dziedzina parapsychologii, tarot, numerologia, astrologia, feng shui, zen, kabała i wiele innych rzeczy, o których można by długo opowiadać. Ale po 1,5 roku, ponieważ sytuacja w kraju nie była za ciekawa, moja sytuacja, moja relacja z rodziną, zdecydowałem, że wyjeżdżam za granicę i wyjechałem do Irlandii. Gdy już byłem z dala od rodziców, w innym kraju, zacząłem zarabiać lepsze pieniądze, poczułem wolność. I można powiedzieć, że ta wolność sprawiła, że zacząłem jeszcze więcej palić marihuany, którą tak naprawdę od 13 roku paliłem nałogowo, z niewielkimi przerwami. Zacząłem spożywać jeszcze więcej alkoholu, zacząłem chodzić do kasyn, zacząłem bawić się na imprezach i moje życie nie szło w dobrym kierunku. Ale pojawił się pewien dzień, w którym poznałem dziewczynę, w której zakochałem się. Ona mieszkała w Dublinie, ja mieszkałem na drugim końcu Irlandii i postanowiłem przeprowadzić się do Dublina, abyśmy mogli wspólnie zamieszkać. Mimo tego, iż miałem dobrze płatną pracę, piękną dziewczynę, mieszkaliśmy w pięknym mieszkaniu. Można powiedzieć, z punktu widzenia normalnego człowieka, wszystko miałem bardzo ułożone. Moje życie nie satysfakcjonowało mnie i zacząłem produkować marihuanę. Zacząłem jeszcze więcej palić i pewnego dnia, już tak skracając to wszystko, w jednym momencie nabawiłem się ciężkiej kontuzji kręgosłupa. Od dłuższego czasu miałem duże problemy z dusznościami. Rozstałem się z dziewczyną i zacząłem uświadamiać sobie, że narkotyki zrujnowały moje życie. I kiedy moja dziewczyna już wyprowadziła się z naszego apartamentu, zostałem sam. Zacząłem w środku nocy płakać i wołać do Pana Boga, przepraszać Go za to wszystko, co do tej pory w życiu zrobiłem, i wołać o pomoc. Boże, jeżeli Ty istniejesz, to przyjdź i pomóż mi, bo już nie wytrzymuję. Następnego dnia rano, gdy się obudziłem, uświadomiłem sobie, że stało się coś niesamowitego. Że używki, z którymi miałem potężny problem przez ponad 12 lat, których potrzebowałem 24 godziny na dobę, nagle przestały mi być potrzebne. Przyszła potężna radość do mojego serca i pokój, którego nigdy wcześniej nie doświadczałem. Zacząłem uświadamiać sobie, że nagle przekleństwa, którymi mój język był naładowany po brzegi, przestały wychodzić z moich ust. Że nagle słyszę, jak ktoś przeklina. Mój język został przemieniony. Zacząłem uświadamiać sobie, że Bóg tej nocy zabrał pornografię z mojego życia, z którą również miałem wielki problem. I to wszystko wydarzyło się jednej nocy. Kiedy szczerze zawołałem do Boga, kiedy szczerze płakałem i po prostu pokutowałem ze swoich grzechów. I wtedy, można powiedzieć, moja relacja z Bogiem rozpoczęła się. Zacząłem szukać Boga, otworzyłem Biblię, którą ileś lat wcześniej dostałem, Nowy Testament, od takiego chłopaka w Krakowie. On był u mnie na półce również z tymi wszystkimi książkami okultystycznymi i zacząłem czytać Biblię. Bóg w ponadnaturalny sposób zaczął stawiać chrześcijan na mojej drodze. Chrześcijan, którzy nie byli związani z żadną religią, którzy narodzili się na nowo, i Bóg zaczął łączyć mnie z nimi, abym mógł wzrastać dalej.
Zacząłem coraz więcej czasu spędzać z Panem Bogiem. Zacząłem czytać dużo Słowa Bożego. Bóg zaczął do mnie mówić i pokazywać mi, że to, w jaki sposób byłem wychowany, w jakiej religii, tradycji, nie do końca tak się sprawy mają. Że Bóg chce, abyśmy poszli za Nim całym swoim sercem, abyśmy zawarli z Nim przymierze przez chrzest wodny i jak ważne to jest, że to nie jest jakaś doktryna świadków Jehowy czy protestantów, ale że ten chrzest za niemowlaka, on nie ma wagi przed Panem Bogiem. I pewnego dnia zapragnąłem tego chrztu, zostałem ochrzczony. Chwilę potem ubiegałem się o to, aby zostać ochrzczony Duchem Świętym, gdyż czytałem o tym w Słowie Bożym, gdzieś widziałem różnych ludzi, którzy już doświadczali w jakiś sposób Ducha Świętego i bardzo pragnąłem tego. I pewnego dnia podczas modlitwy z siostrami, z dziewczynami wierzącymi w mieszkaniu w Dublinie, gdy modliłem się i wołałem do Pana, aby ochrzcił mnie Duchem Świętym, miałem potężne widzenie, w którym widziałem Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu wiszącego. Ja stałem tam na dole, tam było pełno ludzi i w pewnym momencie był potężny błysk i stanąłem na wprost potężnej, wielkiej światłości i ja wiem, że to był Pan Bóg, to był Pan Jezus. On wziął mnie za ręce, złapał mnie za ręce i powiedział trzy słowa: ja jestem z Tobą. I ja po prostu nie mogłem unieść tego. To było tak wielkie, tak silne, że musiałem otworzyć oczy. Zobaczyłem dziewczyny, które modliły się dalej i zamknąłem oczy znowu. I zobaczyłem Golgotę, ale już niebo było czarne, było ciemno. I co Bóg mi pokazał przez to widzenie, przez tą wizję, to, że ci wszyscy ludzie, którzy tam byli, oni uświadomili sobie tak naprawdę, kogo ukrzyżowali. Że to był Chrystus, że to był Mesjasz i mi to Bóg tak po prostu wyrył w moim sercu, że to wszystko stało się jeszcze bardziej żywe i prawdziwe. Chwilę potem w jednym z kościołów w Dublinie, ni stąd, ni zowąd, można powiedzieć, że poznawałem różnych wierzących i widziałem różne ponadnaturalne rzeczy, jak proroctwa, modlitwa na językach, i słowa wiedzy i różne tego typu rzeczy, ale sam nigdy nie chciałem mówić się na językach. Jakoś bardzo sceptycznie do tego podchodziłem z dystansem i pojechałem na jedno środowe spotkanie do jednego afrykańskiego kościoła w Dublinie i tam ni stąd, ni znowąd poprosiłem Pana Boga, w ogóle nie mam pojęcia czemu, powiedziałem: Panie Boże, ja pragnę wielbić Ciebie językami. Nie wiem, czemu to wyszło z moich ust, ale wyszło i w tym samym momencie Duch Święty zstąpił i zacząłem modlić się obcymi językami, których w ogóle nie rozumiałem przez 40 minut. I od tamtej pory wiem, że jednak jest to też bardzo ważny charyzmat, który służy do budowania siebie. I tak moje uczniostwo rozpoczęło się. Było to mniej więcej 5 lat temu. I tak rozpoczęła się moja droga z Panem Bogiem. Bóg zaczął używać mnie w różnych sytuacjach, wkładać mi w serce to, aby dzielić się z ludźmi Ewangelią, dobrą nowiną. Zacząłem wychodzić na ulicę Dublina. Wielokrotnie widziałem, jak Duch Święty mówi do ludzi. Widziałem, jak Duch Święty uzdrawia ludzi poprzez nałożenie ręki i modlitwę o uzdrowienie. Widziałem, jak kości wskakują na miejsca. Ludzie z problemem ze wzrokiem są uzdrawiani. Różne bóle odchodzą. Widziałem również, jak demony manifestują się i wychodzą z ludzi. I tak naprawdę to wszystko uświadomiło mnie, że chrześcijaństwo to nie jest to, czego uczono mnie od dziecka, chodzenie do kościółka co niedzielę, ale jest to codzienne życie z Panem Bogiem i życiem dla Pana Boga tutaj na ziemi. I to nie jest jakaś religijność czy jakaś sekta, ale jest to po prostu chodzenie w prowadzeniu Ducha Świętego i Jego mocy. Może jesteś w miejscu, w którym twoje życie sypie się, jesteś zniewolony jakimiś używkami lub masz inne problemy, albo po prostu w twoim życiu układa się wszystko super, ale tak naprawdę gdzieś w głębi serca odczuwasz pustkę. Chcę ci powiedzieć, że Bóg jest prawdziwy, że Bóg istnieje, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie twoje grzechy i On czeka, aż szczerze zaczniesz Go szukać. Aż przyjdziesz do Niego, zaczniesz do Niego wołać w prostocie, taki jaki jesteś. I On chce dać Ci nowe życie. Ja tego doświadczyłem. Nie jest to żadna religia, nie jest to żaden schemat. Jest to żywy Bóg, który żyje, który zapłacił cenę za nas i który przyjdzie tutaj po swój Kościół. I dziś Bóg chce powiedzieć Ci, abyś
zaczął go szukać. A to, co ty z tym zrobisz, tak naprawdę jest to twoja wolna wola. Bóg dał nam ją już na początku stworzenia i tak samo dzisiaj ją mamy. Ale możemy iść jedną wąską drogą, która prowadzi do Królestwa Bożego. Cienka, nieliczni ją znajdują, ale też możemy iść tą szeroką drogą, która prowadzi na zatracenie. I Bóg nie chce, abyś tam trafił, bo Bóg bardzo kocha, ale też Bóg jest sprawiedliwy. I On czeka, aż szczerze Go zaczniemy szukać. Czego Tobie z całego serca życzę.